Prymas oświadczył, że nie uwierzy w nakaz aresztowania, dopóki nie usłyszy potwierdzenia tego z ust samego Bieruta. W pewnym momencie oficer UB chwycił ręką za rękojeść rewolweru. Prawdziwa historia zwycięstwa Maryi. Tajemnica, którą znają nieliczni. Historia świata wyglądałaby inaczej, gdyby dwaj mężczyźni urodzeni w Polsce nie oddali życia Maryi. To jest moja matka ta ziemia, to jest moja matka ta ojczyzna, to są moi bracia i siostry. Wszystko, co Polskę stanowi, to wszystko w rękach Boga Rodzicy. Prawdziwa historia zwycięstwa Maryi. W rolach głównych Stefan kardynał Wyszyński, prymas tysiąclecia i Jan Paweł II, święty papież.